Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Zagrajmy oczywiście w Far Cry 5. I tak moi drodzy, oczywiście zaczynamy, jak to się mówi, kolejną misję. I coś miałem w planach wziąć, tylko nie wiem co. A, miałem pójść chyba do tego na razie. Najpierw pójdziemy, moi drodzy, po kolei chyba. Pójdziemy zobaczyć do tego, jako? You really dropped off the face of the earth for a while. Place hasn't been the same since you left. So, here's the deal. I'm trying to get this pirate radio running. Something to inspire the troops. Get people on our side, you know? And before anyone tries talking shit, yeah, I prefer vinyl. But don't you call me a fucking hipster, though. Ain't gonna catch me wearing a man bun or drinking kombucha. Our radio signal's shot right now, but Tammy's on that. In the meantime, I figured I should start working on the playlist. Eli left a couple records for me, but I could always use more. So, if you happen to come across any albums, toss them my way. Uh-huh. Once Tammy gets the signal clear, it's DJ Weedy 24/7. Hope you're ready. Okay. Aha. Oh. Cool. These babies are going on the air pronto. You come across any more, I'll add them to the playlist. Zbierz drugi zestaw skrzynek z winylami. O proszę. Czekajcie. Ja wiem, że gdzieś tu były, chyba niedaleko, tak mi się wydaje. Czekajcie. Czy mi to pokazuje, gdzie ja mam te płyty? Nie chyba. Cholera. Zbierz drugi zestaw 400 metrów stąd. Czekajcie, wyjdźmy stąd na chwilę. Ale ja tu nie widzę tych płyt, żeby były. Kurde. Dobra, my sobie to znajdziemy kiedy indziej, może przy okazji. Na razie idziemy do... Ja nie pamiętam, jak ona się nazywała. I ain't apologizing. I'm just acknowledging. I don't trust people I don't know. But Eli says you're all right, so I gotta go with that until I see otherwise. You prove your worth, and you and I will get... But if you keep disappearing for days at a time like that, well, you ain't making yourself look good. Here's the deal. Weedy's trying to get a pirate radio station up and running. He told Eli it's to help coordinate the militia, but I'm pretty sure he just wants to play his own music. So we're gonna indulge him. Problem is, he can't get a signal out. Our friend here said the cult's been jamming this whole area. Also told us how. Seems there's two radio towers with jammers on them and a third on a mobile unit patrolling the roads. Oh, kurde. Take the towers out first. That ought to clear the signal enough for me to locate the patrol. I'll let you know when I find it. Do this, and maybe we can start building some of that trust. No, mam nadzieję. Mam nadzieję. Dobra, na razie się tym zajmiemy, moi drodzy. 830... 8 metrów stąd. Ale tu powiem wam małe miejsce jest to na przykład, tak szczerze mówiąc. Tu mamy jakieś jeszcze... O! Użyj ich w menu sklepu, czekajcie. A, dobra, mniejsza o to. Ale tu jeszcze, ja tu nie byłem. Nie, byłem tu już. Byłem, tylko ja zapomniałem, że ja tu byłem w ogóle. Tak a propos. Czekajcie, sklep. A, tutaj, sztabki srebra, właśnie. Jestem ciekaw, czy ja mogę sobie tu na przykład... Dozyskaj dostęp... Czekajcie, to, ale to jest, chyba jest, mi się wydaje, da... Nie, ja tego nie chcę. Dobra. Myślałem, by to coś ciekawego jest, ale nie jednak. A te na przykład stroje... To są chyba za... O! Stroj Pagana z czwórki. O ludzie, pamiętam to, pamiętam. 400 kurde sztabek. O ludzie, aż tyle? A, mam psa tylko. Tu więcej nic nie mogę... Jezu, jak to wygląda. Boże, naprawdę. Tutaj tak zrobili jak normalnie w GTA 5. Kurczę, że można kupować sobie na przykład te. A na przykład sztabki srebra, a bo to jest za... Aha.
O ludzie, 200 zł za 5000 sztabek, plus tam jeszcze 2000, chyba 250 za darmo, o proszę. Widzicie? Dobra. O, tu mamy jakieś dwa wyjścia, o proszę, widzicie? Można tędy? I dołem jakoś. Czekajcie. A, tutaj chyba, tak? Nie. Nie, czekajcie, gdzie te wejście było? Dobra, mniejsza o to. Myślę, że gdzieś na dole tutaj było chyba te wejście. Na pewno. Dobra, idzie moi drodzy. Kurde, jak świercze tu napieprzają, Boże. Dobra, idziemy tutaj, będzie bliżej do tego znacznika, żeby już więcej nie przedłużać. Popuj się już. Kurde, co za pies. Kurde, wariuje normalnie teraz. Ja nie wiem, jakby najadł się szaleju jakiegoś. Dobra. Użyć rolki. O ludzie. Ale ja tu nie chciałem. Ale dobra, zejdziemy już najwyżej. O ludzie. Dobra, gdzie jest ten 300 metrów stąd? Dobra, lecim. Nie śpimy, tylko lecim. Dobra. Czekajcie, może by kupić, sobie dokupić. Dopiero teraz sobie tak oprzytomniałem, jeżeli chodzi o broń. A nie mam czasu na ciebie. Halo, nie mam czasu, nie. Uzupełnić swoją amunicję oczywiście. Kasy mam jeszcze sporo, można powiedzieć. Dobra. Idziemy powolutku, znaczy powolutku. No troszeczkę szybciej, co nie jak zawsze. W stronę tamtego... W stronę wieży tamtej chyba radarowej. Czy ja tędy będę mógł przejść? Kurde. Będzie ciężko. Ale może jakoś... Dobra. Wejdziemy tędy. Kurczę, tu się boję, że ja tu się zaraz zabiję. Dobra, ładnie. A jak tam wejść na to wieżę? A mam już. Mam już drogę, dobra, jest okej. Jak znam życie, to są na pewno wrogowie będą. Pieprzaj. Głupi. A ja zaraz, wiecie co? Jestem ciekaw, czy ja bym trafił. Trafię? A dupa jasna. Kurde. Kurde. Opieprzone te wilki, ja pierdzielę. Pięknie. Udało się jakoś. Czy tam ktoś jest? Nie widać. No czego nie mogę trafić w nią? O ludzie! No kurde! O ludzie! Kurw! Ja pierdzielę! Czekajcie, tędy! Kurde, nic nie dostała! Kurde macie, co ta pier... O ludzie! Kurde, gdzie mnie to wypier... Kurde! Jak ja mam zniszczyć ją? Ja pierdzielę. A, bo tu zagłuszasz jakiś mam, kurde. A dalej? Halo. A, tam jest tyrolka. Kotwiczka, chciałem powiedzieć. Dawaj. Kurde, jak wysoko tu, ja pierdzielę. That'll do it. Next tower's northeast. It's on
Now's the time to use it. Just try not to crash. Dobra, odczep. O kur, dobra. Udało się jakoś. O ludzie, jak daleko. O Matyldo. Gdzie to jest? Kurczę. Toż to jest na drugim końcu kraju. Czy my będziemy stąd mieli bliżej? Chyba tak. Dobra, idziemy tutaj. Idziemy tutaj, moi drodzy. I zobaczymy, co tam będzie się działo. Kurde, pieprzone latawce, co ja pierdzielę. Boże, też kurde wymyślam, latawce. No to świetne latawce. Samoloty, chciałem powiedzieć, kurcze. Przejdziemy sobie tędy. Czy ja tam tędy będę mógł jakoś przejść? Wiecie co, najlepiej byłoby szybciej, kurde, samolotem polecieć. Ale mi się nie chce samolotem zbytnio. No mi się nie chce po prostu. Kurde. Popieprzony mnie prawie by zobaczył, kurde. Ale to są popieprzone te samoloty, co latają, kurde. Nie wiem, czy one się respią, czy co. Nie wiem. Kurde, prawie by mnie zobaczył, kurczy bąk. No nie. Dam radę tędy przejść? Kurde, popieprzyło cię. Kurde. Ja pierdzielę. O, ładnie, ale... Dobra, może być. Udało się jakoś. Dobra, dawaj na dół. Już blisko, ale jak to kurde zrobić, żeby było jak najlepiej? A, to mój poleciał. Dobra, pojechał, chciałem powiedzieć. Myślałem, że wróg. Dobra. Co my tam mamy? Ciężarówka, która jedzie gdzieś tam. Dobra, zostawimy ją się w tym spokoju na razie. Idziemy tam na górę, jakoś trzeba będzie. Tylko którędy? Chyba tędy. Kurde. Wybuchła. No co robicie? Co za pajace, kurde, zadycha, ludzie. Wiecie co? Ja sobie na skróty tu przejdę. Tak myślę. Dawaj. Ale... Dobra, może być. Chciałem inaczej to zrobić, ale chyba by się nie dało inaczej. O kurde, ile kotwic. O Matyldo. O ludzie. Kurde. O, dobra. Jeszcze trochę i zaraz będziemy na miejscu. No dobra, okej. Dobrze. Wiem. O kurde. Tego tak wysoko, ja pierdzielę. Czekajcie. Czy ja tędy mogę jakoś przejść? Wiecie co? Mogę. Dobra. Nie wiem, czy to szybciej daje, czy nie, ale chyba nie. No zresztą nie wiem. Nie no, trochę szybciej może daje coś, kurczę, nie no. Nikogo tu nie ma? No ja tu nie wiem, nie widzę, kurczę, nikogo, ale chyba nie ma nikogo. Danger.
Nie, ktoś tu jest. O cholera. Kurde, ja tym czego... Jakim ja cudem go nie zobaczyłem, ja pierdzielę. Kurde. Czekajcie, bo zaraz mnie zobaczy, skurczy bąk, pieprzony. Kurde, idzie tu specjalnie. Nie. Kurde, mać. Gdzie jeszcze w las tych? Ja pierdzielę. Co za... Debile, kurde. Debile, kurde, no bo co innego po... Ja pierdzielę. Wiecie co? Oni będą chcieli odlecieć pewnie nim. Teraz dopiero. Kurde. Szlak. Czekajcie. Kurde, idzie tu. On nie wie, że tu jest. A ty skurczy byku. Pieprzony, kurde, nie chciałeś tu. Ładnie. Ładnie. Pierdyknęło. Ładnie, dobrze, udało się. Kurde, jeszcze jeden? Gdzie ty jesteś? Pieprzony gościu malinowy, ja pierniczę. Kurde, jak tu wysoko. O ludzie. Tu gdzieś jeszcze jedna powinna być, ta. Jest. Myślałem, że nie ma kotwiczki, kurde. Już się bałem. Ale dobra, jest. Dobra, jest. All right, that did it. Give me a second. Woohoo. Okay. Woohoo. South. Woohoo. It's on the road south of you. You might have time to set up an ambush if you hurry. Dobra, gdzie mam iść? Gdzie mam iść? 500 metrów stąd. Dobra. Czekajcie, czy ja mogę sobie stąd wziąć... O, karty baseballowe, ale fajnie. Dobra, tu chyba już nic więcej nie mogę wziąć. Idziemy stąd. Ole, jebu, tnęło. Kurde, skąd oni się wzięli nagle stąd? Halo? Ja pierniczę. O kurde, jak... O Jezu. Dobra, sobie lecim tak, co nie? Ale fajnie. Uhu. Dobra. Wow, ale długo lecim. Ej, nie powiem, że nie. Ładnie. Jakiś rekord.
Woohoo! I z góry tak. O panie, ale je butnęło. Oj, oj, oj. Dobra, zdzielamy stąd. Dobra, uciekamy, uciekamy. Dawaj, 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 dawaj. Kurde. No nie. Kurde. Kurde, gdzie ja bym wlazł tu na górę, Boże. Jezu. Boże, aż się wystraszyłem. Myślałem, że kurde, ej. To było niezaplanowane. Kurcze pieczone, no. Ej. Ja pierniczę. Kurde. Tu było... A, ludzie. Dobra, czekajcie. Czy ja mogę tu gdzieś... Dobra, mam tu blisko hotel Grand Sen... Grand... Nie Grand Hotel. Grand Hotel, no. Czy jakoś tak się tam on nazywa. Dobra. Dobra, czy ja mogę tu kupić broń? Albo coś? Chyba nie. Lipa. Lipa. Dobra. Czekajcie, gdzie jest to miejsce, co ja muszę iść tam? Tam! 260 metrów stąd, dobra, idziemy. Tylko nie wiem, czy ja tam drogo pójdę, ale może jakoś się da. Czekajcie, tędy może prze... Kurde. Dobra, idziemy tędy jakoś, na górę. Dobra. Ale jak mam przygotować to... To jak ja mam przygotować tę zasadzkę? Cholera. Gdzie ona jest? A jedzie tu. O kurde, ale będzie... Pięknie! O cholera! All clear. Weed is gonna be happy. Can't say the same for people who don't share his taste in music. Maybe we can work on this whole trust thing after all. Got more work for you back at the Wolf's Den if you're looking to keep busy. See you around. Dobra, co dalej? Yes! Dobra. Idziemy stąd. Ładnie! Wow! Dobra, idziemy tutaj. Do Wilczej Jamy. Ale ładnie, prawie zaraz chyba mi się wydaje, będziemy mogli pokonać tego. Jak to się nazywa? O, Jacoba Sida. Tamten był Joseph. Joseph, no. Czy John. Ach, Holender wie już, jak on tam się kurde nazywał. Dobra, mniejsze o to, co nie. No dobra. O, poznałem jego mordę. Come on in. You're not interrupting anything. Wasn't sure you'd come back. But I guess you're full of surprises. This squealer here ran security up at the chalet. Lucky for us, he wasn't that good at his job and wound up in my kiddie pool. Seems the place is being used as a training ground for the Chosen. If you've seen them in action, you know how ruthless they are. You know what Jacob taught them to use for target practice? Live bodies. Gets their first kill jitters out of the way. These motherfuckers don't value any life that ain't in their cult. And they need to be put down like the dogs they are. So you're gonna head up to that chalet. You're gonna kill every chosen you see, and you're gonna rig that building with explosives. Oy. And then we're gonna watch that whole fucking place turn into a smoldering heap of ash. Sound good to you?
Oj, kurde, nakaz eksmisji. Dotrzeć do schroniska Stone Ridge. 997, przypadek nie sądzę. Gdzie to jest? Kurczę, gdzie jest? Gdzie to jest? Oż tu? O ludzie. A ja tu żadnego... A nie, mam jakiś znacznik. Dobra, próbujemy, moi drodzy, jeszcze to zrobić w tym materiale. Tu chyba będę miał najbliżej. Z tego punktu widokowego. Od tego miejsca. Tak myślę. Dobra. Dobra, okej. Dotrzyj do schroniska Stone Ridge. Kurde. Dobra, jakoś musimy użyć tego. Kurde, zaplączę się w te. Chyba. O ludzie. Dobra, czekajcie, właśnie muszę zerknąć, ile mam w ogóle. 5000 oporu tylko brakuje mi, ale jajca, ja pierdzie. A dlaczego? A, dobra, okej, rozumiem wszystko. Kurde, te popieprzone helikoptery latają nad moją głową. O, ja pierdziele tam. I taka to robota z nimi jest. Kurde, tu jeszcze rzeka. Aj. Dobra, dawaj na drugą stronę, dawaj na drugą stronę, raz, dwa, bo zaraz ktoś mnie tu zobaczy. Właśnie zauważyłem. Kurde, tylko jak ja mam... Tędy nie przejdę. Kurde. Aż się boję, powiem wam, aż tam boję się iść. Naprawdę, moi drodzy. Kurde, sto... Kurde. Dawaj. Kurde. Ja pierdzielę. Dobra. O kurde. O ludzie, aż się boję tam iść. Schronisko Stone Ridge. Ale... Gdzie tu się zaczyna? Kurde, nie wiem, z której strony podejść. Kurde, cały czas ten przemawia, popieprzeniec jeden. Kurde. Mamy snajpera, ja pierdziel. Wiecie co? Ja mam pomysła. Co ich tak nagle tu jest tak mało? Jak nigdy? Noża muszę wziąć sobie. Ale... Tu nikogo wcale nie ma! Jak nigdy! Cholera. Looks like he got him. Set the charges and finish this with fireworks. Weedy put a little extra kick in them, so enjoy the show.
Ale jaki mam ładunek? Chodzi o te ładunki? Chyba tak. Dobrze, ja mogę ten, ty kurde, podejść. Jakie mam to tam? Kurde, boję się, że tamten nie zobaczy zaraz, popieprzeniec jeden. Kurde. Improwizowany ładunek, ale... Co wy tam robicie? Boże. Cholera. Kurde, zobaczył mnie chyba. Ja pierdzielę. Ourselves from every obstacle, danger, and fear. You could ever be. Jak mam tu do piwnicy wejść? Search for our water or make fire. We're no longer hungry, thirsty, or cold. Ja pierniczę. Ungrateful for the mercy that we have shown you. The solution is war. War will bring out our best. War. A drugi? Kurde, nie wiem jak wejść, mam do piwnicy. Tutaj mam. Nie, to nie, to nie, tutaj, tutaj, dobra. Kurde! Ja pierdzielę! Kurde! Ja pierdzielę. Udało się. Ale wrogu, kurde. O ja pierdzielę. Dobra. Uff. Kurczę, było ciężko. O nie. O nie. Dobra. Dobra, okej, okay. Kurczę. A mamy... dlatego mamy raz... ten sam raz, jak to się mówi... Te punkty oporu. No, oporu, dobrze mówię. Kurczę, ale powiem, będzie ciężko, ja pierdziu. Dobra, jakoś zobaczymy. Mam nadzieję, że mnie nie... Że on mnie nie zaatakuje za chwilę, bo bym chciał to zrobić w kolejnym materiale jeszcze. Chociaż odwiedzać coś nieco, co nie? Może jeszcze bym zrobił te ostatni posterunek jeszcze, wiecie. Bo tak to już by było wszystko tak naprawdę. Ale ja się z wami już tutaj cóż, pożegnam i cóż, trzymajcie się. Cześć.